Dzień dobry, witam na naszym spotkaniu w Centrum Formacji i Rodziny. Ja się nazywam Jarosław Grębowski, jestem specjalistą psychoterapii uzależnień. Pracuję z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, osobami doznającymi przemocy. Na co dzień jestem zatrudniony w ośrodku leczenia uzależnień w Czarnymborze koło Wałbrzycha i tutaj w Centrum Formacji i Rodziny również pracuję jako terapeuta uzależnień i współuzależnienia. Tematem dzisiejszego naszego wykładu, zajęć czy warsztatów jest depresja w ujęciu eustres i dystres. To znaczy eustres i dystres jako początek do czegoś, co się może zamienić w depresję. Depresja jest pewnym stanem, jednostką chorobową, natomiast ona ma pewne swoje początki. I dzisiaj będziemy mówili o tych początkach, które mogą, nie muszą, ale mogą zamienić się w stan depresyjny. W ogóle pojęcie depresji ono jest też w społeczeństwie rozumiane dwojako. Używamy tego pojęcia depresji jako takiego stanu obniżonego nastroju. Mam deprechę, nie? Ale to jeszcze nie jest ta depresja, o której dzisiaj będziemy mówili. To nie jest ta depresja w ujęciu jednostki chorobowej. Dzisiaj bardziej skupimy się na tych dwóch pojęciach eustres, dystres i ich wpływie na depresję. No właśnie, pojęcie stresu używa się zarówno do określeń traumatycznych wydarzeń, czyli takich, które dekomponują nasze codzienne życie, powodują, że to, co się w naszym życiu dzieje, nie pomaga nam, nie jest twórcze, prawda? I do takiego opisu codziennych sytuacji. To jest to, co przed chwilą mówiłem, czyli ten mam deprechę. Nic takiego mi się nie chce, mam deprechę. Psychologia lokalizuje stres w relacji między jednostką a środowiskiem. Brzmi tak groźnie i tajemniczo, zaraz sobie to omówimy. Stres to wzajemne oddziaływanie i nieustający proces, a relacja ta oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi. Już sobie to wyjaśniamy. Stres generalnie nie jest niczym złym, tak? Czy macie Panie inne zdanie na ten temat? Czy stres jest dobry, czy stres jest zły, potrzebny, czy niepotrzebny? Jak uważacie? Zależy w jakich warunkach. No właśnie. Generalnie stres nam towarzyszy codziennie. Zgodzicie się? Codziennie. Bo stres jest reakcją na pewną zmianę. A zmian doświadczamy każdego dnia. Codziennie spotykamy nowe osoby, codziennie wchodzimy w nową interakcję, codziennie jesteśmy w nowym miejscu, choćby znanym już dla nas i odwiedzonym już kilkakrotnie albo wielokrotnie, to każda nowa sytuacja, nawet to, że Panie tutaj przyszły, to jest jakaś zmiana. A każda zmiana powoduje napięcie, czyli ten stres. Idziemy, zobaczymy, kto tam będzie, co to będzie, czy ktoś nas zobaczy, co on sobie pomyśli, a w ogóle co tam będą mówili, czy to będzie ciekawe, czy to będzie nieciekawe. Każda forma zaangażowania, prawda, to jest ta zmiana. I ta zmiana powoduje napięcie. I to napięcie różnicujemy, nazywamy je, możemy je nazywać dwojako. Albo eustres, albo dystres. Znają Panie takie pojęcie? Znacie Państwo takie pojęcie? Zetknęliście się z czymś takim? Eustres i dystres? Stres to dynamiczna reakcja adaptacyjna organizmu, która jest wynikiem różnic pomiędzy naszymi możliwościami a wymogami sytuacji. To znaczy, jeśli mam w sobie wystarczającą ilość zasobów, które pomogą mi w danej sytuacji czuć się swobodnie, bezpiecznie, adekwatnie, to znaczy, że radzę sobie ze stresem. Jeśli nie mam takich umiejętności, to stres powoduje, że wycofuję się, uciekam, unikam, nie wchodzę w relacje, nie wchodzę w interakcje. Powody, dla których ludzie nie mają tych umiejętności, mogą być różnorakie. To mogą być zaszłości z dzieciństwa, prawda? Jakieś takie nieumiejętności adaptacyjne związane z socjalizacją pierwotną, czyli wtedy, kiedy dorastaliśmy jako dzieci i byliśmy na przykład traumatyzowani przez naszych rodziców. Zabraniano nam, krytykowano, oceniano, krzyczano. To są takie sytuacje, które powodują, że w wieku dorosłym lub bardziej dorosłym z trudem wchodzimy w nowe sytuacje. One nie są dla nas płynne. One nie są dla nas bezpieczne. Czujemy, odczuwamy je, odbieramy je jako zagrożenie. I czujemy niepewność, czujemy jakieś, mamy poczucie zagrożenia, że to nie jest dla mnie dobra sytuacja. To jest ten, to co teraz opisałem, to jest właśnie ten dystres. Natomiast eustres to jest, jak myślicie, no przeciwieństwo tego, czyli co to może być?
Świetnie, świetnie. Coś, co powoduje, że nas mobilizuje do działania, do jakichś nowych wyzwań, prawda? To jest ten eustres. Człowiek będący narażonym na długotrwałe obciążenia emocjonalne, którym nie jest w stanie sprostać z różnych powodów, to co przed chwileczką mówiłem, odczuwa ogromne napięcie i ten stan nazywamy stresem. Obciążenia emocjonalne, którym nie jest w stanie sprostać. Tak? To, co przed chwilą sobie powiedzieliśmy, powody mogą być różne. Jeśli, bo tu wspomniałem o takiej sytuacji, tej socjalizacji pierwotnej, wtedy, kiedy dorastaliśmy jako dzieci, ale mogę na przykład w pracy, mogę w środowisku swoim, mogę w związku małżeńskim odczuwać tak silne napięcie, z którym sobie kompletnie nie radzę. Czuję się w relacji małżeńskiej, nie wiem, w relacji partnerskiej, w relacji ze znajomymi, na nieco niższym poziomie. Czuję, że to moi znajomi są, nie wiem, ładniejsi, mądrzejsi, lepiej wiedzą, lepiej się wysławiają, lepiej funkcjonują, mam trudności, prawda? To mogą być też takie sytuacje niekoniecznie związane z dzieciństwem. No i co? Stres jest normalną reakcją organizmu związaną z procesami życia. Nie ma nic niepokojącego w tym, że odczuwamy stres. Nic niepokojącego. Stres jest reakcją na zmianę. Skłania nas, by podjąć działania, to jest to, co pani przed chwilą powiedziała, które pozwolą na poradzenie sobie z problemem i przywrócą stan równowagi i spokoju, bo taka jest nasza natura. Kiedy nasz dobrostan zostanie zaburzony, to robimy, staramy się robić takie rzeczy, które ten dobrostan doprowadzą znowu do pewnej równowagi. Do pewnej równowagi. Tak, może być tak i o tym powiemy sobie w drugiej części, bo reakcją na stres, czy właściwie na dystres, mogą być różne formy niekonstruktywnego radzenia sobie ze stresem, czyli tak jak pani powiedziała, takie zachowania destrukcyjne. I o tym sobie powiemy wam też. Istotne jest to, ważne jest to, że każdy z nas ma inną taką psychofizyczną swoją budowę, prawda? Każdy z nas ma inne DNA, każdy z nas też inaczej się socjalizuje, inne ma poczucie własnej wartości, inne ma poczucie sprawczości, inaczej nawiązuje relacje z ludźmi. Mimo, że to jest wszystko podobne, to każdy z nas działa inaczej. I jedna sytuacja dla kogoś może być bardzo trudna, stresująca, wycofująca, dla kogoś to będzie przysłowiowa bułka z masłem. Wchodzi, rozwiązuje sprawę, nawet specjalnie się tym nie przejmując. Odczuwając oczywiście jakiś dyskomfort, czy może jakieś lekkie napięcie, coś mam do załatwienia, coś mam do zrobienia. Załatwia, zapomina. To są tak zwani ludzie nastawieni zadaniowo. Jak ktoś jest zadaniowo nastawiony, to sobie właśnie w taki sposób też radzi z tymi emocjami. Reakcja na daną sytuację oraz sposób radzenia sobie ze stresem związane są z indywidualnymi możliwościami. Nie cechami, tylko możliwościami. Bo cechy to jest coś, co właściwie mamy przypisane i niezależne jest od nas. A możliwości to jest co? To są nasze umiejętności. To jest to, czego się uczymy, czego doświadczamy, co zdobywamy, prawda? Spotykając się z ludźmi, nawet samemu coś tam kontemplując, zastanawiając się nad sobą, czy będąc w terapii, pracując nad sobą. To są wszystko takie sposoby, o których teraz mówię. Ok. O tej zmianie i stresie i działaniu to już powiedziałem, prawda, że stres jest reakcją na zmianę, czyli najpierw następuje zmiana, potem pojawia się napięcie, czyli ten stres, no a później jest działanie lub wycofanie. To jest taki schemat, zawsze on występuje, czyli jest zmiana, jakaś sytuacja, następuje napięcie, czyli stres, a potem jest albo działanie, albo wycofanie, albo ucieczka. Stresorem może być każda sytuacja, która narusza tą, mówiłem o tym dobrostanie. Może być każda sytuacja, która narusza tę równowagę naszą wewnętrzną. Naruszenie tej równowagi uruchamia nie tylko mechanizmy adaptacyjne, czyli umiejętność, taką próbę rozwiązania, ale może też niekonstruktywne sposoby radzenia sobie z tym stresem. Za chwilę przejdziemy właśnie, już przeszliśmy do tego eustresu.
Sposób odczuwania stresu zależy od tego, czy odbieramy go jako wyzwanie, czy jako przeszkodę. Korzystny stres motywujący nas do życiowej aktywności to jest tak zwany eustres. Napięcie, które wówczas odczuwamy, jest przyjemne i sprzyja osiąganiu wyznaczonych celów. To zadam pytanie, dobrze? Czy panie przeżywały coś takiego, taki eustres w swoim ostatnim czasie? Coś takiego zauważacie u siebie? Jak jest nuda, to eustres pani... No, mama wie, żeby właśnie była zmiana. Żeby była zmiana. Eustres jest... Adrenalina właśnie. Eustres jest widoczny wtedy, kiedy na przykład mobilizujemy się do działania. Mamy egzamin do zdania, prawda? I mimo, że wiem, że to jest uciążliwe, bo muszę poświęcić temu jakiś czas, zrezygnować z jakichś konkretnych działań, to jednak mobilizuje to moje zasoby, prawda? Siedzę, uczę się, bo z tego później mam jakieś korzyści, to jest jedno, a dwa, żyję na przykład w sposób odpowiedzialny i nie mogę sobie lekceważyć pewnych rzeczy. I nie mogę, chociaż zdarza się tak, że ktoś zawala egzamin, przytrzymam tego egzaminu, dobrze? Zawala egzamin i później jak tłumaczy? A wiesz, i tak tam nie chciałem chodzić, nie? Nie będzie mi to do niczego potrzebne. To się nazywa racjonalizowanie, takie tłumaczenie powodów, dlaczego z tego nie skorzystałem, dlaczego tego nie doprowadziłem do końca. A fakt może być taki, że to napięcie, czyli ten dystres był na tyle duży, że odsuwam, a jeszcze chwilę, a jeszcze mam 2 miesiące, a jeszcze mam 1,5 miesiąca, a jeszcze mam tydzień. I to jest takie odsuwanie na ostatni moment. To się nazywa, to ma swoją nazwę, to się nazywa prokrastynacja. Takie odsuwanie na ostatnią chwilę. I później, jak już jest termin, właściwie deadline taki, że już nie ma co, to już ten moment ostatni i wtedy spinam się, prawda? Ale czy to jest konstruktywne? Bo tutaj pani powiedziała o tych niekonstruktywnych. W ogóle to nie jest konstruktywne. To powoduje narastanie tego napięcia. Możemy też to nazwać takim nałogowym regulowaniem uczuć. Nic nie robię, przychodzi to ciśnienie związane z końcowym terminem i wtedy mnie to mobilizuje i wtedy działam. Ale to nie jest konstruktywne. Jak pani zwróciła uwagę na niekonstruktywne sposoby rozwiązywania problemów, to jest jeden właśnie z nich. Cechy pozytywnego stresu. Poznamy sobie. Jest krótkotrwały. Dlaczego jest krótkotrwały, jak myślicie? Jest postrzegany jako przypływ energii, bo właśnie tak jest postrzegany i dlatego jest krótkotrwały. On nas mobilizuje do takiego... Czasami mówimy, że działamy, prawda, nie wiem, na emocjach, w impulsie, coś tam, podjąłem jakąś decyzję. To najczęściej jest wynik tego, tej adrenaliny, pani powiedziała, ale ja bym to nazywał właśnie tym eustresem. Taką decyzję podejmuję, prawda, o, to świetny pomysł, dobra, to wchodzę w to, realizuję to, prawda, tak, ja to chcę. Czy to później będę miał, czy nie, to jest inna rzecz. Natomiast jest to na pewno efekt tego eustresu. Czyli napięcie przekłada się na chęć działania. Jest pobudzający i ekscytujący, poprawia wydajność. Wydajność, czyli takie chęci do działania, bo ktoś, kto ma obniżony nastrój i nie widzi sensu w tym, co robi, w swoim życiu, w swojej pracy, może w sytuacji, kiedy ten eustres się, czyli ta adrenalina, ja będę nazywał to eustresem, pojawi, no nagle dostaje ogromnego wigoru i wtedy wydaje mu się choćby przez chwilę, że tak, to ma sens, tak chce, prawda? I to jest ten eustres. No właśnie, ale nie można wiecznie być na tym wysokim poziomie. Jest pewien pułap. I ten pułap, jak go przekroczymy, to wchodzimy w fazę dystresu. Czyli tego stresu niekorzystnego, który już wcale nie mobilizuje, który już wcale nie zachęca do działania, który wcale nie dodaje energii, jest przeciwieństwem tego wszystkiego. Czyli nagle się okazuje, że a kurczę, po co ja to robię? Porywam się z motyką na słońce. Inni to jakoś inaczej sobie to organizują. Wtedy jest też taki moment deprecjonowania siebie, swoich planów, swoich pomysłów, swojej osoby w ogóle, prawda? To jest tak nazwane, ale generalnie chodzi tutaj właśnie też o takie deprecjonowanie siebie.
zaniżony obraz własnych możliwości, zaniżony obraz poczucia własnej wartości. Cechy dystresu. Ich jest więcej, zobaczcie. I bardziej są, i są rozbudowane. Powoduje uczucie niepokoju lub zmartwienia. Jest tak. Kiedy nawet w naszych myślach ten nastrój już jest obniżony, to w samych myślach już się dzieje, ojejku, co ja tutaj znowu, prawda? Gdzie ja tam? Co ja tam? Zobaczcie, jak mocne jest wówczas wsparcie ludzi z zewnątrz. I tutaj będziemy zahaczali już o stany depresyjne. I w depresji, no szczególnie w depresji, potrzebne jest wsparcie z zewnątrz. Już konieczne jest. A tutaj jest wskazane. Wtedy, kiedy mamy obniżone, kiedy ten dystres się objawia, kiedy mamy obniżony swój stan emocjonalny, wówczas jest potrzebne wsparcie. Nie każdy jest gotowy, nie każdy jest w stanie o takie wsparcie poprosić. Bo to się wiąże z takim przekonaniem, że jak to? Inni sobie świetnie radzą, a ja tu mam o wsparcie prosić. Co inni sobie pomyślą, jak ja pójdę do psychologa, do terapeuty, prawda? Albo będę mówił o swoich problemach. O, takie powiedzenie, że swoich brudów się nie pierze poza domem, prawda? Coś takiego, jakoś to tak brzmi. Widzicie, ja nawet tego niedokładnie pamiętam, bo ja nie uważam, że to jest słuszne. Więc ten stan wymaga na pewno wsparcia. Może być krótko lub długotrwały ten dystres. Bo krótkotrwały dlaczego może być? Bo na przykład otrzymaliśmy wsparcie, dostaliśmy jakieś zasoby i działamy, zaczynamy wychodzić z tej sytuacji, w której jesteśmy. Natomiast może być też długotrwały, kiedy możemy mieć wsparcie, ale my tego nie chcemy. Nie, prawda? Nie, dobra, ja przeczekam, zobaczę, to się poprawi. Tak, ja sobie poradzę, dziękuję, nie zajmujcie się mną. I siedzę sobie w tym swoim takim świecie wyobrażeń, napięcia, myśli, że to minie, prawda? Czyli on może być długotrwały. I ten dystres, długotrwały dystres, może się zamienić w tą depresję, o której mówimy w znaczeniu medycznym, jako jednostka chorobowa. Zamienić, on się nie zamieni, tylko on, prawda, jakby konsekwencją tego dystresu będzie depresja. Długotrwałe tkwienie w takim przekonaniu, że nic mi się nie udaje, jestem gorszy, jestem gorsza, prawda? Do tego, jeśli jeszcze ktoś tkwi w jakiejś relacji dla niego niekorzystnej, na przykład mieszka z jakimś przemocowym członkiem rodziny, z kimś, kto nadużywa alkoholu, z kimś, kto stosuje przemoc fizyczną, psychiczną, albo jest poddany jakiejś opresji, nie wiem, w szkole, mobbingowi w pracy, to taka ofiara zaszczuta gdzieś tam właśnie, ona dużo trudniej ma, dużo trudniej jest jej poprosić o pomoc. Bo ona jest skupiona bardziej na, co ja robię źle, że tak to wszystko wygląda. Hmm? Wie pani, można u siebie szukać błędów, ale to wcale nie znaczy, że w każdej sytuacji błąd jest po naszej stronie. Jeśli gdzieś jest przemoc, to pierwsza rzecz, należy przerwać przemoc. To jest pierwsza rzecz. Jakakolwiek później praca terapeutyczna, czy z depresją, czy z uzależnieniem, czy z jakąkolwiek inną dysfunkcją, musi najpierw zakładać przerwanie przemocy. Nie ma inaczej. Cechy dystresu. Odczuwamy go jako coś nieprzyjemnego. No to jest oczywiste, prawda? Skoro to jest, powoduje uczucie niepokoju, to odczuwamy jako coś nieprzyjemnego. Zmniejsza naszą wydajność i zaangażowanie. Na tej wydajności nie będę się skupiał, bardziej na zaangażowaniu, bo słowo wydajność to mi się kojarzy z jakimiś normami w pracy, a ja zaangażowanie również uważam, że ono tutaj bardziej adekwatnie nazywa to, o co tutaj chodzi. Zmniejsza nasze zaangażowanie. Zmniejsza nasze zaangażowanie w zmianę, w jakąkolwiek zmianę, w jakikolwiek pomysł na życie. Wycofujemy się, zostajemy sami lub w otoczeniu innych ludzi, ale się alienujemy. No i długotrwały ten dystres może prowadzić do problemów psychicznych. Czyli do tego, co przed chwilą powiedziałem, do depresji albo do innych chorób psychicznych, które mogą się pojawić, prawda?
No i teraz poznamy fazy reakcji organizmu na stres, czyli jak organizm reaguje na stres, jak te fazy przebiegają. Faza mobilizacji, czyli faza alarmowa, to jest ten moment, kiedy tutaj jeszcze nie mamy określonego, czy to jest eustres, czy to jest dystres. Chodzi w ogóle o sytuację napięcia. To jest ta faza mobilizacji, czyli to jest ten moment, kiedy coś się wydarzyło, prawda? I mamy podjąć jakieś działania. Wykorzystujemy te możliwości, jakimi dysponujemy w danym momencie. Albo jakimi nam się wydaje, że dysponujemy. Staramy się wtedy jak najszybciej, bo ta mobilizacja nam towarzyszy tutaj, jak najszybciej podjąć działania zaradcze. I to jest ta faza mobilizacji. Czyli, obrazowo rzecz mówiąc, przychodzę do pracy i w progu już, albo po 10 minutach wpada do mnie szef i, prawda, zaczyna tam z jakimiś pretensjami, prawda? No i ta faza mobilizacji jak mogłaby? Bo to jest sytuacja stresowa w tym momencie. Jak ta faza mobilizacji mogłaby przebiegać? Właśnie tak jak pani powiedziała, to co pani powiedziała, że jest tak, że ludzie zaczynają szukać problemów w tym, co zrobili, prawda? Czyli faza mobilizacji, zastanawiam się, ale co ja zrobiłem? O co chodzi? Aha, wczoraj jakiś projekt miałem przedstawić, czy coś miałem wysłać. I zastanawiam się, prawda? Jakby porządkuję, bo nagle bomba wpadła emocjonalna i teraz porządkuję ten stan. To jest właśnie ta faza mobilizacji. Czyli taka pierwsza reakcja na zdarzenie. Faza adaptacji. Jeżeli sytuacja wywołująca ten stres przedłuża się, organizm dąży do wytworzenia odporności na szkodliwy czynnik, reakcje emocjonalne są adekwatne do sytuacji, a ich ekspresja kontrolowana. Ja zaraz to omówię. Następuje koncentracja na problemie, który wystąpił. Myślę, że to jest zdanie najważniejsze. Następuje koncentracja na problemie, który wystąpił. Wszystko po to, by poradzić sobie wyzwaniem. Czyli po tej fazie mobilizacji przechodzimy do tej fazy adaptacji. Zastanawiamy się, jakby skupiamy się na tym problemie, czyli już ten pierwszy szok minął i zaczynamy działać. Bo to napięcie nam podpowiada, że coś trzeba z tym zrobić. To jest ten moment jeszcze nie działania konkretnego, ale już umiejscawiamy ten problem, prawda? Ja tu podaję przykład pracy, ale to równie dobrze możemy przełożyć na życie w szkole, życie w domu, nie wiem, jakieś zajęcia takie pozaobowiązkowe, prawda? To wszędzie to się ma prawo wydarzyć. To nie jest tak, że stres jest przypisany tylko i wyłącznie pracy na przykład. Faza destrukcji. Jeżeli sytuacja trwa nadal, a emocje rosną na skutek zbyt intensywnego i długiego oddziaływania szkodliwego czynnika, zostaje osiągnięty punkt, w którym organizm nie jest w stanie dłużej utrzymać swojej odporności. Czyli zaczynamy działać, zaczynamy coś robić, prawda? Ale jeśli to ciśnienie dalej jest duże, czyli dalej jakaś presja na nas jest wywierana, no to nasz organizm w pewnym momencie zaczyna też nam to pokazywać, mówić. Może się pojawić. To może być właśnie przejawem takiej złości, niezgody na to, co mnie dotyka, prawda? No dobra, no ale czego się czepiasz? No powiedziałeś mi raz, drugi, trzeci, no ile będziesz to wałkował? Ile będziesz mi te kołki ciosał na głowie? To jest właśnie ten moment, kiedy ta odporność już się zaczyna kończyć, prawda? I reakcja organizmu, czyli nasza reakcja w tym momencie jakaś zaczyna się ujawniać. Ale zobaczcie, nasze działania zaczynają się stawać destrukcyjne, destruktywne. Zaczynamy szkodzić sami sobie. To tak nie musi być. To jest jakby ta ścieżka idąca w stronę depresji. Czyli, to ja teraz tę ścieżkę spróbuję omówić, że nasze działania zaczynają stawać się destrukcyjne i zaczynamy szkodzić sami sobie. Załóżmy, że podlegamy właśnie jakiejś takiej presji, silnemu ciśnieniu, osób, które wywierają na nas swój wpływ. I my nie adaptujemy się, albo inaczej, nie wpływamy na zmianę tej sytuacji, tylko przyjmujemy ją jako, tak ma być po prostu. I brnę w to dalej, i brnę w to dalej, i wchodzę w to. Nie mam takiej umiejętności asertywnego obronienia siebie. Nie mam, bo na przykład rodzice mi tego nie, bo asertywność, jak wiecie, jest nabyta, nie jest wrodzona. Nie mam takiej umiejętności
i chcąc, nie chcąc pozwalam, żeby inni wchodzili mi na głowę, prawda? Czyli z butami wchodzili w moje życie, w moją przestrzeń. I ja na to pozwalam. I to jest ten element, który również może być tym przyczynkiem do depresji. Kolejnym elementem tych działań destrukcyjnych jest to, że decyzje stają się impulsywne i nieracjonalne. Czyli nie myślimy już racjonalnie, bardziej działamy na emocjach. Nasze decyzje już głównie opierają się na emocjach. Głównie na tych nieprzyjemnych. Nie? Skupiamy się na emocjach nieprzyjemnych. Istotne jest to, że te decyzje są nie tylko impulsywne, ale też nieracjonalne. Popełniamy jakieś gafy, błędy, za które później znowu siebie obwiniamy i to koło zaczyna się kręcić. Prawda? To zamknięte koło zaczyna się kręcić. Dlatego tak trudno jest też wyjść z takiego stanu ciągłego oskarżania się. I tutaj jest naprawdę potrzebna fachowa pomoc. Bo w tej siła autodestrukcji jest tak duża, że osoby jak w to uwierzą, czyli wejdą w ten schemat, to bardzo trudno jest to zatrzymać. Wszelkie formy wspierające od bliskich, choćby były bardzo życzliwe, weź się w garść, zrób coś ze sobą, to w ogóle nic nie znaczy. Bo co to znaczy weź się w garść? No, to nic nie znaczy, no. Prawda? I dlatego tutaj potrzebna jest już praca ze specjalistą. Ważnym uwarunkowaniem stresu jest także określona charakterystyka osobowości. I tutaj ja bym zwrócił uwagę na takie dwa stany osobowości, czy dwie te charakterystyczne osobowości, to jest introwersja i ekstrawersja. Introwertyk to jest ten, który w sobie zatrzymuje wszelkie emocje, ma trudności w ogóle, żeby je nazywać, żeby je eksponować. To jest introwertyk. Przeżywa ten świat wewnętrznie, bardziej w środku. Ekstrawertyk, no tutaj już nie ma zahamowań, prawda? I te emocje są często bardzo mocno ujawniane, nawet z przekraczeniem granic innych osób. W ogóle się nie liczę z tym, że komuś to może zaszkodzić. Ja mam taką potrzebę, prawda? Taką silną potrzebę, żeby swoje emocje wyrażać. Jakby nie ma tutaj kontroli nad tym, że to, co robię, może komuś zaszkodzić. No to są takie dwie charakterystyki osobowości. O, i właśnie tutaj to mamy. Sposoby radzenia sobie ze stresem zależą od wielu czynników, między innymi od płci, od wieku, stanu zdrowia oraz cech osobowości. Ale ja bym tutaj dodał jeszcze ważną rzecz, bo tutaj jest napisane płeć, wiek, stan zdrowia. Dlaczego płeć? Kulturowo, w naszej kulturze, w której tu w Polsce żyjemy, kobiety mają pewne przypisane role, prawda? No i w związku z tym, dlatego tutaj jest to określenie, że również zależy od płci, bo jeśli dziewczynka od najmłodszych lat dowiaduje się, że jej zadaniem jest robić zakupy, prac, sprzątać, gotować, a przy okazji może się rozwijać, chodzić do szkoły, rodzić dzieci, mieć swoje pasje, ale ma ten taki pakiet, który ona jakby chcąc, nie chcąc dostaje, a temperamentalnie chciałaby żyć inaczej na przykład, prawda? No, ma jakieś inne pomysły, chciałaby zwiedzać świat, nie ma potrzeby prać i gotować, nie? No to tutaj dochodzi do tego konfliktu i to może być właśnie zażywiem. I osoba, która jest introwertyczna, raczej przyjmie taki status, prawda? Ten pakiecik, który dostali od rodziców, potwierdzony później w procesie socjalizacji wtórnej, czyli w czasie dojrzewania, poznałam chłopaka, wyszłam za mąż i chłopak na przykład też mówi, tak, tak, no kochanie, tu kupiłem ci świetną kuchnię, będziesz robiła fantastyczne obiady. Czyli jakby powiela dalej te przekonania, prawda? To jeśli chodzi o płeć, jeśli chodzi o wiek, to jak myślicie, czy osoby starsze, czy osoby młodsze są tutaj bardziej narażone na te stany depresyjne? To też zależy, bo na przykład jeżeli jest ten okres, czy menopauzy, czy andropauzy, to zmieniamy i tak tak. Też w pewnym momencie dostrzegamy, że już nie zrobimy tego, tamtego, jesteśmy ograniczeni. Tak. I to też jest stresujące. A to teraz pani mówi o pewnych czynnikach społecznych. Zgadza się. Tak. To też wynika z wieku, tak?
To może wynikać z wieku, tak jest. Zresztą zwróćcie uwagę, ludzie młodzi generalnie jak wchodzą w życie, to wchodzą z taką energią. Nawet jeśli nie mają tych zasobów zbyt wiele, to wchodzę w życie tak, gdzieś tam z tyłu głowy jest ta myśl, że będzie dobrze, nie wiem, zdobędę, prawda? Później z czasem, mając 30, 40, 50 lat, okazuje się, że te plany troszeczkę inaczej wyglądały. Spoglądam na te swoje życie tak wstecz, że myślę, to może być też takim, dlatego tutaj jest nazwane, ale zgadzam się z tym, co pani powiedziała, tak jest. Stan zdrowia, oczywiście jak stan zdrowia jest dość kiepski albo coś się dzieje, to jest to, to może być zażywie do powstania stanów depresyjnych, czy w ogóle takiego złego samopoczucia emocjonalnego, prawda? Te jego plany się oddalają gdzieś tam i popada też w taką apatię. W apatię, tak. Ja Państwu powiem, ja z wielką radością obserwuję ludzi, którzy na przykład nie mając którejś skończyn, prawda, aktywnie gdzieś tam, nie wiem, czy jeżdżą na wózkach, czy na rowerach. Powiem Państwu, że mam takiego przyjaciela w Rudzie Śląskiej, który nie ma ręki, stracił ją w wypadku w kopalni. Nie ma prawej ręki. Jeździ na rowerze, wszystko ma tutaj po lewej stronie, manetki, hamulce i powiem Państwu, że jeździ na rowerze tak, że też jeżdżę na rowerze, ale niesamowicie facet jeździ i zapraszam go nieraz do mnie do Legnicy, ja do niego jadę i tutaj zwiedzamy sobie te nasze tereny wzajemnie. Naprawdę jest rewelacyjny, jeśli chodzi o to. No i nie jest to powód, że nie ma ręki, prawda, do tego, żeby siedział w domu i rozpaczał i jakby stwierdził, że koniec życia, że tu już się nic dobrego nie wydarzy. Czyli to, co tu jest napisane, skłonności do odczuwania niepokoju, a także od rodzaju stresora. Bardziej bym się na tym rodzaju stresora skupił, bo każdy z nas, tak jak wcześniej to już powiedziałem, inaczej odbiera sytuacje stresujące. Dla mnie może być coś bardzo trudnego, a dla pani to może być łatwe. Lub odwrotnie, dla pani będzie bardzo łatwe, a dla pani będzie trudne, a dla mnie będzie bardzo łatwe. No i teraz te strategie radzenia sobie ze stresem. I tutaj poznamy też te strategie konstruktywne i te destrukcyjne. Omówimy sobie je za chwilę. Koncentracja na zadaniu, koncentracja na emocjach, koncentracja na unikaniu. To taki pierwszy jest podział. I już jeden z nich omówiliśmy. Pamiętacie który? Zdawkowo lekko. Ja mówiłem o koncentracji na zadaniu, że osoby, które mają taki zadaniowy temperament, prawda, że stawiają sobie cele, to można powiedzieć, że idąc od celu do celu, nie mają czasu na przeżywanie zbyt dużych stanów depresyjnych. I też podam Wam przykład, miałem taką pacjentkę, która przychodziła do mnie i mówiła o tym, że ma koleżankę, z którą najpierw chciała obgadywać te sprawy, które ją dotyczą, te trudne sprawy, które ją dotyczą. No i ta koleżanka powiedziała do niej, wiesz co, no, ja to nie mam czasu mieć, nie mam czasu na depresję, bo ja muszę właśnie iść do pracy, zająć się córką, zrobić obiad, iść na zakupy. Była sama ta jej koleżanka, więc tak to nazywała, tak to werbalizowała. Więc ona, można było powiedzieć, że była mocno skoncentrowana na zadaniu. Ta pani, która do mnie przyszła, była samotna, miała więcej wolnego czasu, czyli więcej tej przestrzeni do myślenia, co to się u mnie w życiu dzieje, prawda? I takiego spoglądania, co mi się nie udało, co bym chciała, takiego troszeczkę marzeniowego planowania. To jest ta koncentracja na zadaniu. Koncentracja na emocjach. To jak myślicie, co to będzie? Koncentracja na emocjach to jest taki element radzenia sobie ze stresem, że nazywam te emocje, wiem, co się ze mną dzieje i próbuję rozwiązywać sprawę, prawda? Ale skupiam się na emocjach, nie na zadaniu, tylko na emocjach. Wiem, że przeżywam złość, wiem, że przeżywam smutek i próbuję to zmieniać. A koncentracja na unikaniu to jest też to, co pani wspomniała, to są te wszystkie formy ucieczkowe, czyli
nie ma problemu. Uciekam od problemu i problemu nie ma. Moja córeczka, jak była mała, to robiła tak, nie? Tato, widzisz mnie? To jest mniej więcej to samo. Czyli takie unikanie. No i tu mamy to nawet omówione. Koncentracja na zadaniu to jest celem podstawowym tej strategii, jest przede wszystkim próba zmiany sytuacji. Na tym się skupiam, to jest dla mnie najważniejsze. Nie przeżywam zbytnio, prawda, tego, co się dzieje. Zmieniam sytuację, czyli można powiedzieć, biorę sprawy w swoje ręce. Tak. Osoby, które w sytuacjach stresujących koncentrują się na działaniu, mają tendencję do podejmowania środków zaradczych zmierzających do rozwiązania problemu. Styl ten zakłada bezpośrednią konfrontację ze stresorem przy pomocy strategii radzenia sobie ze stresem. To tak jest naukowo, a teraz tak po polsku bardziej, czyli jest problem, rozwiązuję problem. Nie siedzę i nie płaczę, mogę się zwrócić o pomoc, mogę spróbować sam, ale generalnie działam. Strategia zadaniowa zakłada konfrontację z problemem, prawda? Czyli wychodzę naprzeciw. Taki styl radzenia sobie ze stresem jest przejawem świadomego działania i brania odpowiedzialności za wyjście z trudnej sytuacji głównie na siebie, czyli ja jestem odpowiedzialny za moje życie. Taką przyjmuję taktykę, prawda? To ja jestem odpowiedzialny. Inni mogą mi pomóc, ale to ja jestem głównie odpowiedzialny za to, co się w moim życiu dzieje. Tak. Zastanawiamy się, gdzie szukać pomocy, czyli kto może mi pomóc, prawda, jeśli decyduje się na szukanie pomocy. Co może mi przeszkodzić w realizacji tego celu, który zamierzam osiągnąć. To jest ten taki dialog wewnętrzny, który sami ze sobą też prowadzimy. Czyli zobaczcie, nie ma mowy o unikaniu, tu jest aktywne działanie. I to będą osoby właśnie bardziej ekstrawertyczne, a nie introwertyczne, prawda? O tym mówiliśmy, że szukamy wsparcia u innych. Możemy też oddelegować pewne nasze rzeczy innym osobom, czyli poprosić o pomoc. Możesz mi pomóc to zrobić, prawda? I zobaczcie, istnieje zasadnicza różnica pomiędzy przerzuceniem odpowiedzialności na innych, a prośbą o pomoc lub o wsparcie. Czym innym jest, prawda? Czyli dobra, to oni to zrobią za mnie, a czym innym jest powiedzenie, poproszenie o pomoc. W pierwszym przypadku to jest zrzucenie odpowiedzialności z siebie, nie branie odpowiedzialności. Chyba to mamy nawet. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z osobą manipulującą, która wykorzystuje innych i zakłada, że inni będą za mnie moje problemy rozwiązywali. Można nawet wykształcić taki sposób funkcjonowania w samym sobie, że manipulując bliskimi, nie wiem, współpracownikami, przyjaciółmi, znajomymi, ciągle deleguje na nich jakieś swoje zadania. I w drugim przypadku zwracanie się o pomoc może mieć charakter rzeczywistej prośby, wynikającej z tego, że z jakimś fragmentem problemu sobie nie radzę. Koncentracja na emocjach to akcja charakterystyczna dla tych, którzy w sytuacjach stresowych mają tendencję do skupienia się na sobie. I to jest to, co mówiłem przed chwilą, czyli takie skupienie się na uczuciach. Nie na zadaniu, tylko na uczuciach. Przyglądam się tym emocjom, prawda? Próbuję rozwiązywać to napięcie, które we mnie, radzić sobie z przykrymi emocjami. Charakterystyczne jest to, że tutaj główna energia idzie na wyrzucenie tych nieprzyjemnych emocji, co efekt może dać słaby, bo jak sprawy nie rozwiążę, no to te emocje wrócą z powrotem, prawda? Załóżmy, że mieszkam z jakimś przemocowym, z kimś mieszkam, prawda? Jakimś członkiem rodziny przemocowym. Obojętnie, czy on będzie nadużywał alkoholu, czy będzie stosował przemoc fizyczną i psychiczną. Mogę sobie pójść do terapeuty i o tym pogadać, czyli wyrzucić te emocje, ale ciągle tkwić w tej sytuacji. I to niewiele zmieni. I to też może być zażywie depresji. Czyli zobaczcie, ile ścieżek prowadzi, jak bardzo jesteśmy my sami odpowiedzialni za to, co robimy. Oczywiście, i ja tego nie chcę też deprecjonować, na każdym z tych etapów potrzebne jest też wsparcie. Mniejsze, większe zależy od osobowości osoby, która takiej pomocy potrzebuje. No właśnie. O tym mówiliśmy.
Nie zawsze jest to, niestety nie zawsze ekspresji emocji towarzyszy postawa asertywna, czyli asertywność, rozumiecie, prawda? To jest takie mówienie o swoich sprawach, o swoich potrzebach, o swoich nawet emocjach, nie naruszając terytorium innej osoby, prawda? Czyli ja jestem ok, ty jesteś ok, moje sprawy też są ważne. Tutaj mamy przykład introwertycznej postaci, prawda? Czyli niektórzy ludzie są przekonani, że nie wypada w obecności innych wyrażać silnych emocji, dlatego całe napięcie i zdenerwowanie starają się maskować. I teraz, co się dzieje z tymi emocjami zatrzymanymi w środku? Narastają. To ja podam wam taki przykład, jakbyśmy mieli czajnik, ale nie elektryczny, tylko te takie aluminiowe, dawne, czy tam jakieś blaszane. Jakbyśmy postawimy wodę na gaz i postawimy gwizdek. Woda zaczyna się gotować i co się dzieje? Gwizdek daje nam znać, że już tej pary jest tyle, że trzeba wyłączyć, zalać kawę czy herbatę. A jakbyśmy wszystkie otwory w tym czajniku zalutowali, to co będzie? Wybuchnie. I tak jest z osobami, które te emocje zatrzymują w środku. Nie mówią o swoich emocjach, obawiają się mówić o emocjach, uznają, że nie wypada mówić o własnych emocjach. Praca terapeutyczna bardzo często opiera się na tym, żeby rozpoznawać swoje emocje, a nie je maskować. Tu jest taka informacja, że osoby, które doświadczają takich mocnych napięć, często szukają takiego upustu w jakichś substancjach psychoaktywnych. To najczęściej jest to alkohol. No i wiecie, no, na pewno słyszeliście o takich sytuacjach, bo to nie odkrywam Ameryki, że ktoś tam na skutek jakiejś trudnej sytuacji zaczął pić, prawda, zaczął pić. No, czy tam poszedł w jakąś inną destrukcję, bo to nie musi być picie. To jest właśnie efekt tego czajnika na przykład, prawda? Że trzymałem, ale w pewnym momencie gdzieś te emocje... I nierozwiązywanie problemu z emocjami może prowadzić do uzależnień, bo uzależnienie jest jakąś odpowiedzią na... Czy kontakt z alkoholem, substancją psychoaktywną, czy to z narkotykami, będzie zawsze jakąś formą radzenia sobie z emocjami. No i koncentracja na unikaniu to jest taka metoda, że właściwie odwracam uwagę od tego, co jest problemem. Udaję, że tego nie ma właśnie, nie? Często dochodzi do zaprzeczenia informacjom o wydarzeniu stresowym, prawda? Irytujesz się? Nie. W ogóle mnie w ogóle nie rusza. Nie, nic. Prawda? Zaprzeczam, że coś się wydarzyło. Charakterystyczne są również reakcje pomijania pewnych faktów. To są oczywiście reakcje obronne organizmu. Odrzucaniu ich lub zaprzeczaniu. Wcale nie jest tak źle, prawda? Przesadzasz jak zwykle. To jest takie odwracanie uwagi. Rzeczywiście tak może być, że nie jest tak źle, ale przyjęcie takiego modelu funkcjonowania, zaprzeczania faktom, no to jest właśnie gotowanie tej wody w czajniku, w którym wszystkie otwory są zalutowane. Koncentracja na unikaniu może być zorientowana, czyli ona może się kierować na ten sposób zadaniowy lub emocjonalny. Czyli w pewnym momencie możemy unikać rozwiązywania tych sytuacji trudnych poprzez koncentrowanie się na zadaniu lub na emocjach. No, tutaj mamy w ogóle takie formy ucieczkowe w tych stanach trudnych, kiedy mamy dystres, prawda? Celowe zajmowanie się czynnościami niezwiązanymi z sytuacją stresującą, na przykład sprzątanie, wysiłek fizyczny, oglądanie telewizji, objadanie się. I tutaj sprzątanie jest, wiecie gdzie charakterystyczne i widoczne? W akademikach, jak się zbliżają egzaminy. Albo w domu, kiedy rzeczywiście też trzeba już przysiąść fałdów i się uczyć, to nagle się okazuje, że jest tyle rzeczy do zrobienia. Kochanie, no dobrze, ale jeszcze mam to do zrobienia tutaj, dobra, tę półkę naprawię, to zrobię, aby tylko wytwarzać argumenty, prawda, które pozwolą mi nie robić tego,
czym mam się zajmować faktycznie. Czyli to jest to unikanie. Działania zastępcze to zachowania, których celem jest rozładowanie napięcia mimo wszystko, ale nie jest to konstruktywne rozwiązanie realnego problemu. Czyli za chwilę, nawet jak tę półkę zrobię, posprzątam dom na CITO, no idealnie, no to egzamin i tak mnie czeka. No i tak trzeba będzie do niego usiąść. I to jest ta prokrastynacja, odkładanie ciągle na ostatni moment. I to powoduje napięcie dalsze. Tu się nic nie zmienia. O fantazjowaniu to tak tylko wspomnę, bo jest taki element, on bardziej związany jest z mechanizmem takim, który nazywa się marzeniowe planowanie, prawda? Że ojejku, jakbym wyszła za kogoś innego, jakbym się ożenił z kimś innym, to by było z jakąś inną, to moje życie by lepiej wyglądało. To też jest skupienie się na unikaniu, prawda? Jakbym wygrał w totolotka, nie? Czyli takie marzeniowe planowanie. To też jest forma ucieczkowego funkcjonowania. Rozwiązując kłopoty wyłącznie w sferze marzeń, odwlekamy w czasie realne działania zaradcze, czyli to, co przed chwileczką mówiliśmy, prawda? O tym, że te działania i tak do nas wrócą. No i teraz kilka sposobów radzenia sobie ze stresem. W ogóle już ze stresem, ale głównie z tym dystresem. To są, mogą być techniki relaksacyjne. Czy stosujecie, panie, jakieś techniki relaksacyjne? Macie jakieś takie swoje formy odreagowania albo odpoczęcia od jakichś trudnych sytuacji w waszym życiu? To może być jakaś kąpiel, prawda? To może być medytacja. To mogą być różnego rodzaju rzeczy, które każdy z nas w swoim życiu gdzieś tam jakąś paletę takich działań zaradczych ma. No i takimi technikami relaksacyjnymi pozwalającymi niwelować to napięcie, ale niwelować. To nie jest tak, że pobiegam i problem znika. To może być na przykład praca z oddechem, czyli takie formy... to nie jest nie tyle medytacja, co... Są takie w internecie, na YouTube, widziałem wiele takich relaksacyjnych, medytacyjnych, jakiś szum morza, prawda, takie wyciszenie. To też jest sposób na to, żeby te emocje wyciszyć. Ale pamiętajmy, że to chodzi tylko w tym momencie o wyciszenie, o takie doraźne poradzenie sobie z tym, co się dzieje. Techniki wizualizacyjne mają głównie na wyobrażaniu sobie siebie, w innych okolicznościach, bardziej sprzyjających. Ale uwaga, to może być znowu kojarzone z tym, co tutaj mówiliśmy o tym fantazjowaniu. Czyli to nie może być fantazjowanie takie oderwane od rzeczywistości, tylko wizualizuję sobie swoją przyszłość realną, taką, którą rzeczywiście jestem w stanie osiągnąć, prawda? Czyli nie, że za 2 tygodnie będę gdzieś tam na jakichś wyspach, na Pacyfiku. No dla niektórych to nie jest nierealne, ale ja mówię z mojej perspektywy. Tylko wizualizuję to, co rzeczywiście może być, co może być faktycznie się wydarzyć. Praca z przekonaniami to jest ten element i to jest ten element pracy terapeutycznej. Przekonania to jest to wszystko, co dostaliśmy od naszych rodziców, opiekunów, to wszystko, jacy jesteśmy, co sobie myślimy. To jest cały ten stan, który powoduje, że nasze działania są w jakiś sposób zdeterminowane. W określony sposób na przykład wchodzę w relacje z ludźmi albo w określony sposób je zrywam, obrażam się, strzelam focha, albo jestem uległy, albo jestem proszący. Prawda? To jest to wszystko. Czyli te praca z przekonaniami to już jest taka praca terapeutyczna. To już samemu raczej jest tutaj trudno, bo trzeba dotykać wielu takich rzeczy, które zgodnie z oknem Johari, ja tutaj teraz nie będę mówił o tym oknie Johari, ale jakby panie były zainteresowane, proszę sobie to sprawdzić, my nie widzimy wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje. To się nazywa okno Johari i możecie sobie to sprawdzić, bo rzeczywiście tak jest. Mamy takie 4 obszary w naszym życiu i nie wszystko my widzimy. Na przykład to, co wy widzicie, słuchając mnie, patrząc na mnie, to pewnych aspektów ja nie widzę. Wy to widzicie, prawda? Ale są takie pewne cechy moje, o których ja wiem, a wy nie wiecie.
To jest ten element. I to wymaga właśnie tej pracy z przekonaniami, takiej pracy terapeutycznej. Praca z ciałem, gimnastyka, różnego rodzaju formy takie relaksacyjne, taniec, taka aktywność oczywiście adekwatna do wieku, do możliwości, do zainteresowań, do tego, co jest dla nas ważne i istotne. Aktywność fizyczna jako kolejna forma radzenia sobie ze stresem. No to każdy z nas, aktywność fizyczna, bieganie, prawda, pływanie, to co uważamy za ważne, bo to niesie ze sobą takie oczyszczenie emocjonalne naszego organizmu. Interakcja z otoczeniem to jest nasze wyjście na świat, nasze połączenie ze światem zewnętrznym, czyli posiadanie przyjaciół, znajomych. Znajomych możemy mieć wielu. Kolegów, koleżanek mniej, przyjaciół możemy mieć kilkoro, prawda? Czyli ta piramida gdzieś tam dobrze jakby była, że mamy osoby życzliwe nam, z którymi możemy sobie w trudnych sytuacjach pewne rzeczy omawiać i z nimi o tym wszystkim mówić. Czyli konkludując, podsumowując to wszystko, depresja jest pewnym stanem, który dotyka nas na skutek niesprzyjających okoliczności, w których funkcjonujemy. Ale to my mamy taką moc, żebyśmy albo w tej sytuacji tkwili i mówili, że no takiego mnie Panie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz, albo próbowali przeciwdziałać. Jeśli nie mamy w sobie tyle energii, żeby zrobić to sami, zwracajmy się o pomoc do innych osób. Nie ma w tym nic złego, że poprosimy kogoś o pomoc. To przekonanie, że muszę sobie poradzić sam, jest też tym elementem, które dostajemy w pakiecie startowym od naszych rodziców. Pamiętaj, w życiu masz sobie radzić sam lub sama. Nie. Bo jakkolwiek jesteśmy osobami indywidualnie funkcjonującymi, to jednak żyjemy w społeczeństwie pewnym, prawda? I wsparcie. Każdy z nas potrzebuje chwili dla siebie, wyciszenia, chce być sam, posłuchać muzyki, pójść do lasu, być sam. Ale przychodzi moment, że wychodzimy do ludzi. Inaczej nie funkcjonujemy. Funkcjonujemy z ludźmi. Dlatego jeśli są jakieś problemy albo miały Pani jakieś problemy wynikające z nadmiernego przeżywania stresu, zachęcam do tego, żeby nie zostawać z tym same, tylko próbować to zmieniać. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Właśnie, czasami jest taka sytuacja, że pomimo stosowania różnych technik, może nie tyle sami siebie wykarpujemy psychicznie, ale chcemy tej pomocy, ale jej nie przyjmujemy. No, chcemy tej pomocy, ale... My też chcemy pomóc, tak? I tak jak żeśmy tu mówili, że jest zadaniowy człowiek, Załóżmy, popada w taką sytuację i oczekuje, może nawet nie jest świadomy manipulacji, ale oczekuje od kogoś rozwiązań, a ktoś mu daje, a to nie. I w końcu ta osoba, która chce pomóc, też mówi, No tak, dałem ci ileś tych propozycji. Tak jest. Czyli znowu wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, że cała moc sprawcza jest w nas. To, co inni nam mówią, to są pewnego rodzaju sugestie. Jeśli przyjmiemy taki modus operandi, styl na życie, że ja właściwie, to jest ten mój świat, ja tu nosa nie wyściubię poza niego, ale chciałbym, żeby coś się zmieniło, ale nic nie robię, to choćby Państwo mi pomagali, jak bardzo chcecie, to ja dalej będę stał tutaj i nic nie zrobię. Czyli mimo wszystko zaczyna się proces zmian od nas samych. Czasami trudno jest się zdecydować na spotkanie z terapeutą czy z psychologiem, ale ja zachęcam, bo to jest inne spojrzenie na własne życie. Okej. To dziękuję bardzo. Dziękuję.